Dzisiaj miała miejsce w Polsce premiera Jukatu, czyli katechizmu dla młodych. Ten katechizm będzie w plecakach pielgrzyma w Madrycie. Dlaczego młodzież powinna pojechać do Madrytu i powinna czytać ten katechizm? Moje wspomnienia z Dni Młodych są zdecydowanie pozytywne. Ze spotkań z ludźmi młodymi, którzy na te pierwsze spotkania w Rzymie przyjeżdżali, były i są rewelacyjne, dlatego że odkrywałem wtedy, że ta współczesna młodzież wie, po co przyjeżdża i że z wielkim rozmachem potrafi zapłacić papieżowi za jego zaufanie, za jego miłość do nich. I to było wielkie odkrycie. Pytałem kiedyś, dlaczego wy tu jesteście? Przecież musicie godzinę czekać, jak w waszym języku przez 5 minut papież coś powie. Ale oni mówią, że my wiemy, że on ma nam coś do powiedzenia. I potem zdumiewali się wszyscy członkowie służb porządkowych, że po spotkaniach setek tysięcy młodzieży nie było bałaganów, nie było nadużyć, nie było narkotyków. Była jakaś więź, która się rodziła między tymi ludźmi. Więc myślę, że warto wysiłek podejmować, żeby się czegoś od młodzieży nauczyć. Bo te dni młodzieży mogą też uczyć, nie tylko młodych, także i nas starszych. Mogą uczyć właśnie tego zaufania do ludzi młodych. Natomiast czy Jukat spełni rolę? Na pewno, na pewno ma szansę ją spełnić. Będzie to zależało od umiejętności przedstawienia najwartościowszych treści. Język tego katechizmu jest językiem nowoczesnym i ma szansę spełnić swoją rolę. Ale najczęściej młody człowiek potrzebuje przewodnika, nauczyciela. Może to być drugi młody człowiek, ale może to być też ktoś, kto nie liczy się z czasem. Nawet niekoniecznie musi to być młody człowiek wiekowo i widzimy, że Jan Paweł II ma ciągle coś do powiedzenia tym młodym ludziom. I Benedykt XVI, jak widzimy po tym katechizmie, w Benedykcie XVI żyje Jan Paweł II i on ma coś do powiedzenia tym młodym. Dla mnie to jest też odkrywanie, że najwybitniejszy teolog świata, kardynał Ratzinger, którego trzeba było tłumaczyć na język niemiecki, z języka niemieckiego, żeby go zrozumieć. Dzisiaj jako papież mówi do młodzieży językiem nadzwyczajnym, że w dialogach z młodzieżą, z dziećmi, on ma z nimi kontakt. To jest też jakiś dar, że każdy może w jakiś sposób się ubogacić, korzystając z tych spotkań, kontaktów. Mamy wielkich nauczycieli. Pan Bóg nam dał dzisiaj wielkich mistrzów, których warto słuchać. Największym z nich jest Jezus Chrystus i właśnie szukajcie tego, co jest z Pana Jezusa w tym katechizmie. To też może być ciekawa przygoda.